zdrowia, szczególnie dla normalnych. Joe, Chińczyk Biden, chyba wybrał złą ścieżkę do rozmowy z Chińczykami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego złą ścieżkę? No wyobraźcie sobie rok 1940. No i jakiś amerykański reporter zapytałby się Franklina Roosevelta, co on sądzi na temat hitlerowców i narodowych socjalistów łapiących Żydów w Niemczech w łapankach i wysyłających je do obozów koncentracyjnych w podbitej Polsce. No i wyobraźcie sobie, że Franklin Roosevelt zacząłby jakieś takie odpowiadać naokoło, miałby jakieś wymówki, no i by zaczął mówić, no jeżeli byś wiedział coś na temat amerykańskiej historii, no to byś wiedział, że Niemcy, jeżeli byś wiedział coś na temat niemieckiej historii, to byś wiedział, że Niemcy, no to byli ofiarami krajów sąsiednich w tym czasie, kiedy się jednoczyli pod Bismarckiem. No i co, i to by była jakaś taka zasada hitlerowska, że Niemcy muszą się jednak jednoczyć, że oni muszą być kontrolowane przez Niemców, no i że Hitler używa to wyjaśnienie do tego, żeby wytłumaczyć to, co on robi. No i że kulturalnie w sumie Niemcy są inne niż Ameryka. No, czy ten dziennikarz by się pytał jeszcze raz, zadałby jakieś następne pytanie? Czy faktycznie Hitler robi dobrze? No to Franklin Roosevelt, trudno by było co odpowiedzieć, co Franklin Roosevelt by powiedział, no ale wiadomo, że taka rozmowa nie miała miejsca, wiadomo, że Franklin nie użył takich słów, wiadomo, że nie było takiego dziennikarza. No ale podobne słowa padły, tyle tylko, że zamiast kraju Niemców, kraju Niemiec, no to by chodziło o Chiny i zamiast o Hitlera, no to chodziło o Xi Jinpinga. No i rozmowa była w zasadzie prezydent Biden. Biden nie rozmawiał o Żydach w Niemczech wysyłanych do okupowanej Polski. Biden rozmawiał o muzułmanach w Ujgurkach. Oni mieszkają w zachodnio północnej części Chin. No i dużo z nich trafia w sumie do obozów, no nie eksterminacji, ale obozów koncentracyjnych. No tam nie ma pieców krematoryjnych, nie są spalani, no ale są w zasadzie to narażeni są na bicie, na gwałty, na zabicie, indoktrynację, no i wszystkie te rzeczy, które jednopartyjna komunistyczna partia jest w stanie zrobić. Tam jest 11 milionów tych muslimów, Ujgurków i oni tam historycznie właśnie już mieszkają w tych zachodnio-północnych rejonach od tysięcy lat. No i to nie jest pierwszy raz, kiedy w Chinach jest po prostu ich ściganie. No, najbardziej było w 1993, no ale też ciekawie było parę lat temu, w 2011 czy 12, to była taka historia, że tam ci muzułmanie przyjechali do Beijing, czyli do stolicy. Przyjechało ich chyba tam 11 czy 12, planowali wysadzić siebie w powietrze w jakimś miejscu, znanym miejscu. No bo w tym rejonie, gdzie ci muzułmanie Ujgurkowie mieszkają, no to 20-30 lat temu to popularne było, że podjeżdżał samochód, no i można było samemu tankować benzynę. To co oni robili, brali tą benzynę i w zasadzie polewali samochód, polewali te pompy paliwowe,
W środku mieli bardzo dużo fajerwerków, no i podpalali to wszystko i cała ta instalacja, cała ta stacja paliwowa wybuchała. Także, że od tego czasu to w tych rejonach, kiedy ci muzułmanie Ujgurkowie podjeżdżali, no to w zasadzie 50 metrów przed stacją było tak, że wszyscy musieli wysiąść. Ci ludzie, pracownicy stacji, to patrzyli do bagażnika, czy tam nie ma fajerwerków. Kierowca podjeżdżał, tankował, odjeżdżał i pasażerowie wsiadali do środka. W Beijing 7-8 lat temu to było tak, że z tych 11, no to chyba 7 wróciło, 8 wróciło, a jeden zdesperowany wziął swoją żonę i swoją teściową, naładował tam karnistrów benzyny, naładował tych fajerwerków, no i się wysadził. Wysadził się w zasadzie, jak znacie ten Tiananmen Square. Tiananmen to znaczy plac nieba, czy plac bram do nieba, bo Tian to jest niebo, Tianan, no w każdym razie to jest brama do nieba, plac bramy do nieba, tam gdzie te czołgi, tą babcię, która stanęła z tymi kwiatkami, czy siatką na zakupy. No i tam podjechali i wybuchli pod samym tym wielkim portretem, tam 10 na 20 metrów Mao Tse-tunga. W tym dniu, na następny dzień w sumie, to BBC było zablokowane na czarno, CNN było zablokowane, Fox, wszystkie te kanały były zablokowane, no ale jak popatrzycie, to ludzie mieli tam na YouTube, przypuszczalnie są jeszcze takie, ludzie filmowali z taksówek, z samochodów. Chińczycy zlikwidowali w zasadzie to miejsce w ciągu 8 godzin, tam już nie zostało śladu. Zablokowali całą dzielnicę, nie powpuszczali, zlikwidowali. No ale to jest to, co ci muzułmanie robią. No ale reperkusjami na to, no to Chińczycy robią to, co Niemcy robili w Polsce. W Polsce też za każdego zabitego Niemca w okupowanej Polsce, no to zabijali 100 Polaków. Dlatego to było, no ludzie nie chcieli stawiać oporu, a szczególnie to było w obozie, w getcie żydowskim, gdzie w zasadzie to Żydzi wiedzieli, że za każdego zabitego Niemca będzie 100 Żydów, dlatego tam nie było oporu. No i dopiero później na końcu walczyli, kiedy 10% było ich wywiezionych. Ale wracając do Bidena, no to właśnie on nie mówił o Żydach, Polakach, chrześcijanach w Europie zabijanych przez hitlerowców. No tyle tylko nawiązywał do tych Chińczyków. No ale on bardzo ostrożnie do tego podchodził. On ostrożnie podchodził. Jak się go zapytali się na temat Chińczyków, no to tak zbywająco powiedział, że Ujgurkowie, bo Anderson Cooper, no to jest taki dziennikarz, no to jest taki polski lis, no to jest taka komunistyczna świnia po prostu, lewacka, ugłaskany, no tak jak wszyscy CNN, no to powinien się, to się w zasadzie nazywa Communist News Network, i tak samo TVN, no to tak samo jest komunistyczny network, no to Biden to bardzo, bardzo cieniutko i bardzo przyjaciel rozmawiał na temat Xi Jinpinga, no i on powiedział, że Chiny, że on postara się zainteresować Organizację Narodów Zjednoczonych, no ale to w zasadzie co to znaczy? No to znaczy, że powiedział: spadajcie do tych muzułman, do tych Ujgurków, nie dzwońcie do mnie, ja do was zadzwonię. No i Biden właśnie nie chce zniszczyć jego wizerunku publicznego,
w tym czasie, kiedy Chiny starają się o status przywódcy międzynarodowego, w tym czasie, kiedy naruszają prawa ludzkie w ten sposób, co oni robią. No i Biden podsumował, że no, to nie jest rozmowa na 10 minut, to nie jest rozmowa na 10 minut w telewizji, to trzeba porozmawiać inaczej. No jeżeli byście się spodziewali, że Anderson Cooper, czyli ten amerykański list, zapyta się na temat Xi Jinpinga, czy on robi to prawidłowo, no to w zasadzie nie będziecie mieli szczęścia, on tego się nie zapyta, no bo oni nigdy się nie pytają. Także, że to taka sytuacja z tymi Ujgurkami. No oczywiście, jeżeli Donald Trump by takie słowa powiedział, jeżeli Donald Trump by powiedział to, co powiedział Biden, to nie tylko wszystkie te lewackie prasa, telewizja, wszystkie te środki masowego oszukaństwa by go zaatakowały, to czarownica Nancy Pelosi to po prostu by krzyczała, że trzeba zrobić trzeci impeachment, że trzeba zrobić trzecie usuwanie Trumpa za takie słowa. No i przypuszczalnie 100% demokratów by głosowało za tym, żeby go usuwać. No ale to jest Joe Chińczyk Biden. No i Chińczyk Biden, komunista, no wszystko im się udaje. On nigdy nie zrobi nic, żeby po prostu zrobić nieprzyjemności Xi Jinpingowi. No i Anderson Cooper, czyli amerykański list, no po prostu odpuścił całe wszystkie pytania. No i w sumie to odpuścił dlatego, bo jeżeli by nie odpuścił, to możliwe, że ludzie z publiczności, tam z tych, którzy oglądają te programy, mogliby się spytać, no dobra, a co tam z tym Biden, co tam z tym twoim synem Hunterem i jak jego te miliardy zarobione w Chinach. Robota tych komunistycznych świn, takich właśnie jak Anderson Cooper, czyli ten polski list, no to jest tak jak robota wszystkich tych środków masowego oszukaństwa, no to jest zabezpieczać Bidena, nie próbować go, nie sprawdzać go, nie pytać go jakichś takich normalnych politycznych pytań, no bo taka przez lata to rola była prasy, żeby po prostu pilnować polityków. Teraz środki masowego oszukaństwa po prostu wprowadzają komunizm, wprowadzają cenzurę, wprowadzają samocenzurę. No to jest bałagan. No, ale nie zapytał się go. No, Biden to bredzi. Biden po prostu mamroczy jakieś rzeczy. On przypuszczalnie nawet nie wie sam, co mówi. No i o tej rozmowie, jak mówił, no to on tłumaczył to Cooperowi tak. Ja powiedziałem do niego, znaczy do Xi Jinpinga, słuchaj, amerykański prezydent nie utrzyma się, jeżeli nie będzie odzwierciedlał wartości amerykańskich, Ameryki. I powiedziałem, mówię, że idea, że nie będę mówił przeciwko Xi Jinpingowi, że nie będę mówił to, co on robi w Hongkongu, że nie będę mówił, co on robił Ujgurków w północnych, północno-wschodnich rejonach Chin, i w Tajwanie, no to, że on próbuje zlikwidować politykę jednych Chin, no ale on, to, co on robi, to jest bardzo mocne. Cholera wie, co on powiedział. Bredzi jakieś takie pierdoły, mówi trzy po trzy, no ale to jest Joe Biden. Joe Biden po prostu mamrocze. Teraz miał każdy prezydent ma coś takiego jak State of the Union, czyli przemówienie na temat sytuacji w kraju. Biden marionetka, boją się go wypuścić, nie będzie przemówienia Bidena, stan kraju.
czy Chiny napadną na Tajwan? No, przy takim prezydencie to jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne, że Chiny napadną na Bidena, że Chiny napadną na Tajwan. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dla republikanów. Dziękuję za wasz światopogląd. Dziękuję, że uważacie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest bardzo ważne. No, inaczej nie da rady przetrwać. Socjaliści ciągle kombinują o zmianie, nazywają siebie postępowymi, no ale ten postęp to są teorie, które w praktyce po prostu niszczą i niszczą społeczeństwo łącznie ze śmiercią, z masową śmiercią. Przekaz dla socjalistów, szczególnie tych, którzy głosowali na komunistów w Polsce, no zastanówcie się, czy faktycznie zrobiliście prawidłowo, czy to nie była pomyłka. No, każdy ma prawo się pomylić, no niektórym zajmuje krócej, niektórym zajmuje dłużej. Popatrzcie się na cenę benzyny, popatrzcie się na to, co Biden robi muzułmanom, których niby powinniście kochać, co on robi w Chinach. Popatrzcie się, co robi podatnikom. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wybraliście maniaka, marionetkę, który jest pociągany za sznureczki i nawet wy nie wiecie kto. Zdrowia dla normalnych.